teraz czas na informacje personalne. Super Express. Dziewczyny uganiały się za synem Beaty Szydło, ale on, syn Beaty Szydło, lat 23, Tymoteusz Szydło, wybrał sutannę. W przyszłym roku Tymoteusz Szydło będzie wyświęcony na księdza. Mieszkańcy jego rodzinnego Przecieszyna są dumni. To pierwsze powołanie u nas od wielu lat, powiedział nam Mirosław Boroń, przewodniczący Rady Rodziców w miejscowej szkole podstawowej i sąsiad Szczydłów. Sąsiad Szydłów. Był on zresztą, młody Tymoteusz, redaktorem naczelnym gazetki szkolnej i twórca kabaretu szkolnego Niezła Sprawa też był właśnie on nim, ale teraz, no widzicie Państwo, wygląda na to, że wybrał coś nowego. Tenże Super Express donosi, że za to córka możliwego przyszłego premiera lub wicepremiera Pola Kukiz jest zjawiskowa. Pola wyróżnia się wśród pani Kukiz bardzo seksownymi zdjęciami z portali społecznościowych. Widać, że młoda kobieta zdaje sobie sprawę ze swojej nietusinkowej urody. Na zdjęciach chwali się na przykład ekstrawaganckim tatuażem. Dwoje Kurskich na liście PiS to za dużo, donosi Fakt. Ex-żona Jacka Kurskiego, pani Monika, wybiera się podobno do Sejmu, że chce startować w wyborach. Monika Kurska na łamach Faktu wyznała, że po rozwodzie podejmuje już decyzję samodzielnie, sama bierze za nie odpowiedzialność, a polityką była zainteresowana od zawsze. Nie angażowała się ze względu na męża. Jacek Kurski komentuje plany wystąpienia z Gdańskiej, wystąpienia pani Moniki na gdańskiej, znalezienia się na gdańskiej liście PiS-u. Następująco, nie może być dwóch osób o tym samym nazwisku na jednej liście. Tak twierdzi i to jak Fakt twierdzi, Kurski twierdzi tak zdecydowanie. Trudno mi uwierzyć wiadomości o jej starcie. Panie Jacku, no czasami trochę wiary się po prostu przydaje.